Szanowni Państwo, podstawowe tryby pracy, którymi można zajmować się w Blenderze, zależą od rodzaju obiektu, który będziemy edytować. Pozwólcie, że pokażę. Mam tutaj zwykłego Blendera. W zwykłym Blenderze, jeżeli zaznaczę ten klocek, to będę w trybie obiektowym i oprócz trybu obiektowego mam do wyboru jeszcze sporo różnych innych trybów. Jeżeli zaznaczę kamerę, to dla odmiany nie będzie żadnego trybu, tylko tryb obiektowy. Ale gdybym pracował w czymś innym niż te tryby, na przykład w nodach, to tutaj już żadnych trybów w ogóle nie może być. Wtedy nawet trudno wspominać o czymś takim jak tryb edycji lub tryb obiektowy. Zatem, mówiąc o trybach, mam na myśli raczej to, że będę pracował tylko i wyłącznie z obiektami, które są w widoku 3D. A więc tutaj jest możliwe coś takiego jak tryb obiektowy. Tryb obiektowy dotyczy meszy, dotyczy w zasadzie wszystkich obiektów, które mogę wstawić z tego menu. Każdy obiekt, który tutaj będzie wstawiony, będzie miał jakiś swój tryb pracy i domyślnym dla nich jest tryb obiektowy. Kamera ma tryb obiektowy tylko i wyłącznie, speaker czy tam głośnik też. Natomiast najwięcej trybów do pracy mają mesze. I teraz tryb obiektowy jest to taki rodzaj pracy, w którym mogę zarządzać lub zawiadywać położeniem obiektu. Jeżeli otworzę sobie panel po prawej stronie, dostępny też przez klawisz N, to wtedy zobaczę, że mam tutaj takie informacje jak położenie na przykład na osiach, obrót, zwany także orientacją danego obiektu i skalę tego obiektu na osi Y na przykład, na osi X i na osi Z. Więc w tym momencie, zmieniając te parametry, pracuję w trybie obiektowym i wpływam na obiekt, nakładając na niego dodatkowe transformacje. Te transformacje to są transformacje takie jak położenie, rotacja i skala, ale mówię często na nie transformacje GRS, dlatego że lokację można zmienić naciskając klawisz G. Zobaczcie, że przesuwam wtedy obiekt. Rotację można zmienić naciskając R i S, zmienia nam skalę. A więc GRS od klawiszy, które wpływają na te położenia, to są transformacje, które można nałożyć na obiekt. I teraz nałożenie takich transformacji na obiekt oczywiście wpływa na jego wygląd, a więc jest to jakiegoś rodzaju edycja. Możemy jednak takie transformacje szybko usunąć i albo ustawimy tutaj wszędzie wszystkie wartości na 0, albo, jeżeli jest jakaś rotacja, to w tym momencie możemy nacisnąć klawisz Alt-R, ewentualnie Alt-S, aby usunąć skalę. Zauważcie, że skala wróciła do normalnej wielkości. Albo Alt-G. W trybie edycji mogę edytować elementy tego obiektu, a więc jego elementy, które są w jego wnętrzu. Elementy tak zwane składowe. Jeżeli byłaby to na przykład armatura, miałbym gdzieś coś w rodzaju kości i ta kość miałaby jakiś łańcuch kości, to oprócz takiego trybu, który byłby dla niej trybem edycji, gdzie mogę te kości ewentualnie zmieniać, miałbym także tryb, w którym mógłbym te kości pozycjonować. I to jest tryb pozy. Jest to jeszcze inny tryb, w którym możemy tworzyć różnego rodzaju animacje. Istnieje także coś takiego, jak na przykład tryb rzeźbienia. Tryb rzeźbienia jest widoczny wtedy, kiedy mam bardzo wiele ścian, w związku z tym pozwólcie, że podzielę sobie troszeczkę ten obiekt na bardzo dużo ścian. Przełączę się może do normalnej transformacji. Włączmy sobie teraz tryb rzeźbienia. I teraz jeżeli będę jeździł myszą po tym obiekcie, zobaczycie, że on rzeczywiście zacznie się zmieniać. Mogę tutaj dodawać do niego nową geometrię. Ewentualnie geometrię z niego jakoś tam usuwać. W tym trybie zarządzam setkami tysięcy wierzchołków czasami. Istnieją również inne tryby pracy. To są tryby takie jak malowanie wierzchołków, a więc to jest taki pędzel, który pozwala mi malować wierzchołki. Mogę tutaj wykorzystać kilka opcji. Mogę na przykład spróbować pomalować sobie wierzchołki, które są pobrudzone. Te, które wystają na zewnątrz, będą oczywiście mniej pobrudzone. Te, które tworzą jakieś wklęśnięcia, będą zbierały więcej brudu. Mogę malować po tych wierzchołkach. Oczywiście to jest mało precyzyjne, ponieważ kolor zapamiętuje się w samych wierzchołkach. Więc ten tryb służy tylko do pewnych takich zgrubnych prac. Przydaje się w nietypowych sytuacjach. W trybie malowania wag maluję coś bardzo kolorowego i to są informacje zapamiętane w sieci wierzchołków, czyli w każdym wierzchołku pojedynczym. Jednocześnie są to wagi. Wagi to jest taka zwykła liczba, która może mieć wartość od 0 do 1. Wartości 1 są czerwone, wartości 0 są niebieskie. No i mamy możliwość malowania, dlatego wszystkie pozostałe pośrednie parametry tutaj możecie zaobserwować. Mogę sobie również tutaj robić różne dziwne rzeczy z tym, na przykład troszeczkę rozciągać te kolory, smarować je i tak dalej. Mam także tryb malowania tekstur. W tym momencie nie mam żadnej tekstury, której mógłbym malować. Właśnie sobie włączmy narzędzia po prostu i wrzućmy tutaj jakąś nową teksturę. Niech to będzie base color. W tym momencie możemy teraz malować jakimś tam kolorem, który sobie wybierzemy. Okay?
Mogę na przykład kliknąć. I to już jest malowanie, które jest malowaniem prawdziwych tekstur. Gdzieś tutaj powstanie jakiś obrazek, który gdzieś tam w tle przez Blendera jest trzymany. Istnieje jeszcze jeden tryb, który tutaj jest, ale w tym momencie się nie pokazuje, dlatego że aby ten tryb się pokazał, muszę mieć do takiego obiektu dodany system cząstek. Gdy dodam nowy system cząstek, to w tym momencie pojawia się tutaj Particle Edit. Jest to dosyć ukryte, ale jeżeli te cząstki przełączę na przykład sobie we włosy, to w tym momencie mogę te cząstki edytować, tak jakby to było na przykład w zakładzie fryzjerskim, czy jakimś jeszcze innym. Zobaczcie, jak teraz mogę je sobie tutaj uczesać. Oczywiście są do tego celu narzędzia, mogę te włosy jakoś tam spulchniać, mogę je przycinać, jeżeli będę chciał, więc są już teraz przycięte i różne inne rzeczy mogę jeszcze robić. Mogę także pododawać troszeczkę nowych, więc jest czym się bawić i to jest tryb, powiedzmy sobie, edytowania włosów. Inne tryby, których możemy zaznać, możemy na przykład znaleźć w Compositing. To jest taki panel, w którym gdy pracuję z nodami, mogę mieć na przykład te nody zgrupowane. No i teraz, gdybym dodał jakieś nody tutaj, weźmy sobie na przykład Color Mix, kilka takich nodzików byśmy sobie tutaj wstawili, to ja te nody mogę zgrupować, zaznaczając je poprzez Ctrl G. I teraz taka grupa to jest coś, co mogę edytować. Jeżeli chcę wyjść z takiej grupy, zaznaczam Group Input albo Output, albo jakiś neutralny rodzaj noda i wciskam Tab. Klawiszem Tab zmieniam tryb pracy tutaj i ten tryb pracy to jest tak jakby tryb obiektowy obecnie, ponieważ pracuję z normalnymi nodami, ale jeżeli któryś nod jest grupą, to wtedy mogę wejść do edycji tej grupy za pomocą Tab. Jest to jedno z takich miejsc, gdzie klawisz Tab ma swoje starodawne znaczenie. Zawsze przełączał, odkąd pamiętam, tryb edycji i tryb obiektowy. Inne miejsce, w którym możemy spotkać się z tego typu dziwolągiem, to jest edycja wideo. I tam, gdzie mamy jakieś paski filmowe, jeżeli dodam sobie na przykład pasek filmowy ze sceną, ewentualnie jakiś pasek z kolorem, to takie paski zawierające informacje o scenie mogę zgrupować przez Ctrl-G, i w tym momencie one tworzą tak zwany metastrip, to jest metapasek. I teraz jeżeli chcę edytować ten metapasek, to znowuż jestem tak jakby teraz w trybie obiektowym, chociaż to jest zupełnie inny edytor i tutaj muszę wcisnąć klawisz Tab, aby wejść do środka jakby i coś tam jeszcze robić. Mogę oczywiście mieć kilka poziomów zagłębienia. Jeżeli ten pasek byłby zgrupowany, choćby tylko jeden, to do niego mogę również wejść Tabem. No i ewentualnie, jeżeli bym go tutaj gdzieś przeciął, miał dwa takie paski, to wtedy mogę coś tutaj z nimi robić. Jeżeli kliknę gdziekolwiek w tło, wcisnę Tab, wychodzę, widzę tylko na podglądzie mniej więcej to, co tam w środku się działo, no ale klawiszem Tab mogę wyjść również i z tego edytora, więc wracam wtedy do głównego metastripu, który jest na najwyższym poziomie. Jeżeli się dobrze zastanowić, to w Blenderze te tryby pracy przewijają się przez cały program, są w każdym miejscu, są dostępne we wszystkich edytorach i trzeba mieć po prostu taką świadomość, że często klawisz Tab przełącza nas między trybem obiektowym a trybem edycji. Istnieje również możliwość włączenia sobie menu, tak zwanego Pie Menu, które przełącza te tryby, ale aby to zrobić, trzeba włączyć sobie konfigurację. I w konfiguracji macie Keymap, a w Keymap można zaznaczyć opcję przy Tab for Pie Menu. W tym momencie będziemy mieli możliwość Tabem przełączania się pomiędzy trybami. Można to robić bardzo szybko. Jeżeli na przykład wcisnę klawisz, aby otworzyć to menu, a następnie przesunę mysz i puszczę klawisz, to menu od razu znika. Natomiast jak puszczę klawisz bez przesuwania myszy, to w tym momencie już muszę mysz przesunąć i kliknąć. Jest to wolniejszy sposób. A więc jeszcze raz. Przesunięcie klawisza z jednoczesnym przesunięciem myszy powoduje szybkie, błyskawiczne przełączenie. Jeżeli wcisnę klawisz i puszczę, to później myszą mogę już na spokojnie wybrać sobie, którą opcję chcę mieć z tych właśnie tutaj dostępnych. Główne tryby pracy wybieramy za pomocą tego paska, ewentualnie za pomocą Pie Menu, ewentualnie jeszcze w jakiś inny sposób, który dla nas jest odpowiedni. To wszystko. Dziękuję.